Cześć, ostatnio spędzamy sporo czasu w domu i w sieci, dlatego partner dzisiejszego odcinka Surfshark VPN może Ci się tym bardziej przydać. VPN, czyli Virtual Private Network, czyli oprogramowanie, dzięki któremu możesz bezpiecznie korzystać z sieci, tak jakby to była Twoja prywatna sieć. Zresztą zacytuję hasło reklamowe, zabezpiecz swoje cyfrowe życie. To dobrze oddaje istotę usługi, po pierwsze nikt włącznie z Twoim operatorem nie będzie Cię podglądał, Surfshark zresztą też nie, a po drugie Ty możesz omijać cenzurę i wybierać z jakiego miejsca na Ziemi aktualnie, wirtualnie klikasz, a więc możesz obchodzić ograniczenie geograficzne, na przykład możesz oglądać amerykańskiego Netflixa, na którym może nowe odcinki pojawiają się wcześniej, na pewno się pojawią, albo kupować tanie bilety na samolot, bo nie jest tajemnicą, że nie każdy dostaje taką samą cenę, zresztą nie tylko w branży lotniczej. Zabezpieczyć możesz praktycznie wszystko, Chroma, Firefoxa, Xboxa, PlayStation, Apple TV i co ważne, wszystkim, komu ufasz. Czyli mając już konto, możesz zabezpieczyć nieograniczoną liczbę urządzeń całej rodzinie. Jak zawsze możecie się spodziewać konkretnego rabatu, kliknij na linku Surfshark Deals Zachar Off, link w opisie na hasło Zachar Off, dostaniesz 83% promocji i 3 miesiące gratis. Cześć, zacznę może od poprzedniego swojego filmu. Jak to jest możliwe, że film o kontraktach terminowych na ropę na kanale motoryzacyjnym prowadzonym przez programistę stał się tak popularny? Myślę, że dlatego, że udało mi się fenomen tych kontraktów terminowych, a właściwie ujemnych cen na kontrakty terminowe wyjaśnić w przystępnych słowach, a fakt, że nie jestem z branży, paradoksalnie ułatwił mi zadanie, bo tłumaczyłem to tak, aby każdy zrozumiał, a nie tak, aby każdy pomyślał, ale ten gość jest mądry. Za chwilę przejdziemy do tego, jak zarobić albo stracić mnóstwo pieniędzy na Forexie i jak sprzedać milion dolarów, którego nie masz, ale najpierw, na szybko, dwa tematy. Pierwszy. Chciałbym dodać kilka słów komentarza do tego poprzedniego filmu o ujemnych cenach na kontrakty terminowe na ropę. Po publikacji napisało do mnie wiele osób, gracze giełdowi, maklerzy, a nawet profesor wykładający finanse. Wszystkim bardzo dziękuję. Część z nich potwierdziła mój wywód, ale część też wskazała na błędy. I tu teraz tylko zapowiadam. Na końcu filmu ja do tych błędów koniecznie się odniosę. I drugi temat. Dlaczego właściwie nagrywam ten film? Bo mam z tym tematem pewne praktyczne doświadczenie i zauważyłem, że jest to wiedza dosyć hermetyczna, pomimo że dosyć prosta. Jak napisałem na Facebooku, na grupie Zacharow na Facebooku, coś o krótkiej pozycji na WTI, to prawie że zostałem zapytany, czy nie obrażam przypadkiem czyjejś matki. Tymczasem to nie są trudne rzeczy. Postanowiłem więc w ramach dygresji od tematów motoryzacyjnych wyjaśnić, podobnie jak z kontraktami terminowymi, w prostych słowach, o co chodzi z shortami, longami, na przykładzie Forexu, a przy okazji poruszyć właśnie ten magiczny sposób na sprzedanie miliona dolców, którego nie masz. I jeszcze raz, nie naczytałem się o tym w internetach, jakieś paręnaście lat temu naprawdę grałem na Forexie i nawet nieźle mi szło, ale już nie gram, przestałem, bo znam dobre i złe strony tej zabawy, o czym być może też opowiem, ale na pewno w innym filmie, jeśli już. No więc, czym jest Forex? To popularna nazwa ogólnoświatowych rynków wymiany walut. FX, Foreign Exchange, Forex, wszystko jedno. Są bardzo duże rynki. Znalazłem takie porównanie, że giełda w Nowym Jorku ma obrót około 20 miliardów dolarów dziennie. Oczywiście bardzo dużo, ale Forex ma obrót 5 trylionów dolarów dziennie, czyli 250 razy więcej. Skąd właściwie takie obroty? No, zaczynając od samego dołu. No, jak jedziesz na wakacje, wymieniasz pieniądze w kantorze, no bo tam kantorze mają niezły kurs. Jak kupujesz coś za granicą, to wymiany na obcą walutę dokonuje za ciebie bank. To też jest wymiana waluty. Oczywiście bank robi to po gorszym kursie. Jak płacisz kredyt we frankach, jak ja, to pewnie wymieniasz w jakimś wirtualnym, internetowym kantorze, bo tam jest jeszcze taniej niż w zwykłym kantorze. Ale to wszystko oczywiście jest kropla w morzu w porównaniu z zakupami na przykład przez amerykański fundusz polskich obligacji za miliard złotych, co wymaga najpierw kupienia tego miliarda złotych za dolary. Albo odwrotnie, zakupienie przez polskiego importera pociągu nowych samochodów, co wymaga kupienia euro za złotówki. To właśnie sprawia, że Forex jest tak dużym i płynnym rynkiem. Import, eksport. Przy okazji dotknęliśmy kolejnego tematu, czyli spreadu.
Frankowicze akurat dobrze wiedzą, o co chodzi, ale tak w dużym skrócie, spread to różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży w tym samym miejscu tej samej waluty. Czyli na przykład przy średnim kursie dolara 4,20 bank kupi od Ciebie tego dolara po zaledwie 4,15, ale sprzeda Ci tego samego dolara już po 4,25. Czyli spread w banku to 10 groszy. Kantory mają lepsze kursy, czyli mają niższe spready, rzędu 4 groszy. W różnego rodzaju wirtualnych kantorach spread jest jeszcze mniejszy, 3,5, max 4 grosze, ale wszystkich przebijają internetowe platformy do handlu walutami. Na nich spread jest tak mały, że grosze są za dużą jednostką. Muszą wprowadzić nową jednostkę, o wiele mniejszą, pip. Po polsku znany właściwie tylko w liczbie mnogiej, czyli pips. Więc jeden pips to 1/100 grosza, czyli czy centa, okej, zależy od waluty, o której mówimy. Czyli 4-groszowy spread w zwykłym kantorze to 400 pipsów. Więc wracając do takich sprytnych platform do handlu walutami, spread tam na kursie dolara wyrażonego w złotówkach, czyli na kursie dolara, wynosi, uwaga, nawet poniżej 20 pipsów. Czyli spread tam wynosi 0,2 grosza. I dziś właśnie te platformy będą nas interesować, choć paradoksalnie nie służą one wcale do wymiany waluty, tylko głównie do grania na niej. I do tego właśnie zmierzamy. Więc jeśli interesuje Was wymiana rzeczywista waluty, to najbardziej korzystnym ogniwem w tym systemie dla Kowalskiego jest właśnie wirtualny kantor. Przy okazji polecam, bo sam jako właściciel kredytu we frankach korzystam, internetowy kantor.pl. Przydaje się to zresztą nie tylko dla posiadaczy kredytów w walutach obcych. Na przykład jeśli chcesz kupić auto za granicą, musisz wymienić złotówki na euro i wtedy też każdy grosz różnicy w kursie wymiany ma znaczenie. Działa to bardzo prosto, wpłacasz kwotę na konto internetowego kantoru, logujesz się tam, potwierdzasz aktualny kurs wymiany przy tym niższym spreadzie, a po wymianie waluta automatycznie jest przelewana na wskazane przez Ciebie konto walutowe w Twoim banku. Co ważne, internetowy kantor ma konta w wielu bankach, więc przelewy w obie strony najczęściej idą błyskawicznie. Polecam jako użytkownik od prawie dekady. Link znajdziesz w opisie. A tak przy okazji, jeśli uważasz, że już na tym etapie komplikuje, to zobacz, ile trwają kursy, po których zaczniesz kumać, o co chodzi. Albo jak grube są książki o Forexie. A tutaj, ja wiem, za 5-10 minut będziesz wiedział wszystko. No dobra, wystarczająco dużo, aby w towarzystwie podyskutować o shortach na złoto. Wiemy już, co to jest Forex, co to jest spread, co to jest pips. Lecimy. Jak zarobić na walutach? Zaczynamy od prostego przykładu. Tak na chłopski rozum. No, możemy na przykład kupić 10 tysięcy dolarów przy średnim kursie 4,20 i w kantorze zapłacimy 4,22, no i poczekać, aż kurs się zrobi 4,30. Wtedy kantory będą kupować po 4,28. Czyli czysty zysk na każdym dolarze to będzie 6 groszy. Czyli na całej operacji zarobimy 600 zł. Są co najmniej 3 powody, dla których to wszystko nie ma sensu. Pierwszy powód. Z 10 groszy 4 zeżarł właśnie spread kantoru, więc gra staje się niezbyt fair. No bo jakby kurs poszedł o 10 groszy, ale w dół, bylibyśmy stratni 1400 zł, więc stracimy dużo więcej niż zyskujemy. Drugi powód jest taki. 600 zł zysku to generalnie za mało, biorąc pod uwagę, że zaangażowaliśmy jednak bądź co bądź 42 200 zł. A trzeci powód jest taki. Mając złotówki, możemy zarabiać tylko na wzroście kursu dolara. Przy jego spadku co najwyżej nie tracimy, jeśli nie mamy dolara, albo tracimy, jak mamy dolara. Natomiast nie zarabiamy. No i wyobraźcie sobie, że takie platformy forexowe rozwiązują wszystkie te trzy problemy. Problem numer jeden – spread. O tym już wspomniałem. Na takich platformach on wynosi tylko 0,2 grosza. Problem numer dwa – za małe zarobki. Przy tak małym spreadzie, jak już zgadnę, że dolar podrożeje o 10 groszy, to inwestując 42 tysiące zarobię 9,8 grosza na dolarze. No fajnie, ale to 980 zł. To wciąż jest mało ekscytujące, biorąc pod uwagę, że zgadłem przecież potężną zmianę ceny. A teraz wyobraź sobie, gdybyś miał wujka, który ma wolne 4 200 000 zł, czyli 100 razy więcej od Ciebie. Przyszedłbyś do niego i powiedział tak, słuchaj wujku, mam przeczucie, że kurs dolara pójdzie jutro w górę. Weź proszę, zaloguj się, tutaj jest taka platforma walutowa i kup tam za te swoje 4 200 000 zł, które masz na luzie, 1 000 000 dolarów, póki dolar tani. A jutro później gdzieś tam sprzedasz te dolary drożej.
zamienisz z powrotem na złotówki, a różnicę, która z tego wyniknie, mi oddasz. Wujek mówi, ok, z porządku, kupię ten miliard dolarów i będę czekał na znak, sygnał od ciebie, kiedy mam go sprzedać, a co będzie na plus, wszystko ci oddam. Ty szybko przeliczysz w głowie, ale super, przy tej wielkiej kasie wujka na każdym groszu zmiany ceny zarobię milion groszy, czyli 10 tysięcy złotych. Minus oczywiście spread, ale on jest niewielki, będzie kosztował 2000 zł przy tej kasie. A więc gdybym tak poczekał, aż kurs wzrośnie o 10 groszy, to zrobię 100 tysięcy złotych, minus oczywiście spread, 2000, ten sam spread 2000, więc 98 tysięcy na plus. I w tym momencie wujek mówi, ale potrzebuję zabezpieczenia. Daj mi te 42 tysiące, które masz, to będzie mój depozyt. Jak kurs poleci jednak w dół, to wiesz, ja też będę czekał na taki znak, sygnał, na twoją decyzję, co mam z tym zrobić. Czy mam sprzedać ten filarny taniejący milion dolarów, czy trzymać dalej. Ale jak sprzedam ze stratą, no to odliczę ci od tego depozytu. A jak strata zbliży się do 40 tysięcy złotych, to ja do ciebie zadzwonię i zapytam, no nie chcesz donieść więcej kasy, żeby powiększyć trochę ten depozyt, przeczekać z tym milionem dolarów taniejącym. Może odbije, będzie drożał, no nie wiem, ale jak nie doniesiesz, nie powiększysz, to uwaga, jak strata się powiększy do 42 tysięcy złotych, czyli dolar potanieje o 4 grosze, to ja cię nie będę pytał o zdanie. Ja zamienię z powrotem ten dolar, ten milion dolarów na swoje złotówki, a cały twój depozyt pójdzie na załatanie dziury na moim koncie. A ja wyjdę na zero, a ty stracisz. A ty mówisz, no w sumie rozsądny ten wujek, umowa stoi. A teraz zamieńcie w tej całej historii słowo wujek na platformę forexową. I tak to właśnie działa. Wpłacasz im depozyt i możesz obracać kasą nawet stukrotnie większą niż to, co im wpłaciłeś. To jest tak zwane lewarowanie. Możliwość grania większą kasą niż tak naprawdę masz na koncie. Jest ryzyko, jest zabawa. Możesz zarobić dużo albo stracić wszystko. Czyli możesz mieć 10 tysięcy dolarów na koncie i grać miliony. Ale jest jeszcze jeden problem. Zarabianie tylko na wzrostach. I na to też jest sposób. Załóżmy, że masz przeczucie, że kurs dolara poleci jutro w dół. Jak na tym zarobić? No idziesz do wujka, który ma też jeszcze inne konto, a na nim, cóż za wspaniały wujek, milion dolarów. Prosisz go, aby tym razem sprzedał ten milion dolarów, czyli wymienił go na złotówki, póki jeszcze dolar drogi. Jak kurs spadnie jutro czy pojutrze o ten jeden grosz, czyli 100 pipsów, to odkupi ten milion dolarów i po odjęciu 20 pipsów spreadu na końcu zostanie mu na koncie 8 tysięcy złotych więcej czystego zysku. No co wujek mówi, to samo co ostatnio. No spoko, tylko daj mi też swoje 42 tysiące złotych. Wiesz, jak masz rację, to mi się nie przydadzą, ale jak nie masz racji, to będę musiał odkupić ten swój milion dolarów drożej. Stracę i zabiorę ci ze swojego depozytu. A jak pójdzie niestety w górę o całe 4 zł, no to 4 grosze, no to będzie tak jak ostatnio, czyli będę wpleść całe 42 tysiące, odkupię go bezwarunkowo i cały twój depozyt pójdzie na załatanie dziury na moim koncie. No i ponownie zamieńcie słowo wujek na platformę forexową i to jest miejsce, gdzie można kupić albo sprzedać 100 razy więcej niż masz, niezależnie od tego, o czym mówimy. Jeden klik, milion dolarów sprzedany. Drugi klik, milion rupii kupiony. Można zawierać kontrakty na różnicę w cenie aktualnej, a cenie w przyszłości. Do tego się sprowadza. Kupić, odsprzedać milion, zarobić lub stracić na różnicy ceny właśnie, obojętnie czego. Po angielsku takie kontrakty nazywają się Contract for Difference, CFD. I teraz możemy wrócić do złotych shortów. Czyli wracimy do nazewnictwa. Jak obstawiasz, że kurs dolara poleci w górę, to kupujesz póki tanio. Otwierasz długą pozycję, masz longa. A jak obstawiasz, że poleci w dół, to sprzedajesz. Drogo sprzedajesz, później tanio odkupić, nie? Czyli otwierasz krótką pozycję i masz shorta. Shorta na dolarze, albo na pszenicy, albo na ropie, albo na złocie. Wszystko jedno, bo takie platformy pozwalają grać również na cenach innych instrumentów. Wykres to wykres. Gramy na wykresie, na różnicę tego wykresu. Czyli to, co napisałem na Facebooku jakiś czas temu, zazdroszczę, jak ktoś miał shorta na WTI, oznacza nie mniej, nie więcej, zazdroszczę, jak ktoś wcześniej obstawiał, że kurs ropy WTI spadnie, bo spadł, a więc można by było zarobić. Co ciekawe, w zależności od płynności rynku spread może być naprawdę niski.
Handlowanie na złotówce jest uważane na światowych rynkach za dosyć egzotyczną operację, więc tu się płaci 20 pipsów. I wbrew temu, co przedstawiłem wcześniej, to jest raczej dużo, bo na przykład na kursie euro-dolara, gdzie jest potężna płynność, spread zbliża się do 1 pipsa. I to jest właśnie granie na różnicach cen. Nie idzie za tym żadna dostawa towarów, żaden przelew miliona kupionych dolarów na konto. To jest dla kogoś, kto się zna, spekulacja, dla reszty graczy hazard. Na konto dostaje się tylko różnicę, jeśli zgadłeś, albo ci zabierają z depozytu, jeśli nie zgadłeś. Czyli można powiedzieć, kręcisz ruletką i decydujesz, na którą nie masz wpływu, ale decydujesz, kiedy chcesz ją zatrzymać. A żeby w następnym filmie też nie musiał znowu przepraszać, że przedstawiłem to jako zabawę. To nie jest tylko zabawa, bo taka gra na walutach może być też bardzo przydatna w biznesie. Na przykład produkujesz w Polsce ukulele, sprzedajesz do Niemiec za 100 euro. No bo obliczyłeś, że produkcja kosztuje cię w Polsce jakieś 400 zł, czyli jak Niemcy zapłacą 100 euro, to zarabiasz 450 zł, czyli z każdej sztuki ukulele masz 50 zł zysku, wszystko fajnie. Jednak spadek ceny euro do 4 zł spowoduje, że przestaniesz zarabiać. Co możesz zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć? Możesz, raczej w banku niż na takiej giełdzie, o której mówiłem, ale na pewno na podobnych zasadach, otworzyć przy kursie 4,5 zł za euro krótką pozycję o wartości na euro złotówce, o wartości odpowiednie do Twoich przewidywalnych zysków. I w ten sposób, jeśli kurs euro rzeczywiście zacznie spadać, to będziesz co prawda mniej zarabiać na ukulele, ale z otwartego shorta, jako że zgadłeś, że będzie spadać, dostaniesz brakujące pieniądze. I w ten sposób Twój biznes stanie się niezależny od wahań walutowych. I być może w tym samym banku, dzięki takiemu kontraktowi, dostaniesz większy kredyt na rozwój działu produkcji, na przykład mandolin, na lepszych warunkach. Oczywiście w drugą stronę to też działa, czyli jak euro będzie jednak po 5 zł, to stracisz na kontrakcie, ale masz czym załatać tą stratę, no bo przecież za ukulele dostajesz teraz 500 zł, a nie 400 jak kiedyś. Albo 450 jak kiedyś właściwie. I jeszcze mógłbym powiedzieć, dlaczego sam nie gram, ale ten film już chyba się zrobił za długi, więc może w następnym filmie, jeśli oczywiście będziecie zainteresowani, dajcie znać. I jako, że to już jest koniec filmu, a na koniec obiecałem jeszcze wyjaśnienie dwóch błędów z poprzedniego filmu, jeśli go nie oglądałeś, link znajdziesz w opisie. No więc tak, błąd numer jeden. Parę osób wskazało, że skoro kontrakty terminowe z fizyczną dostawą ropy kosztowały minus 40 dolarów, to jednak no, trzeba przyznać, że tyle właśnie jednak kosztowała ropa. Okej. Jeśli nawet przyjmiemy taką definicję, to ja chciałem wyprostować sposób, w jaki to poszło w świat. Przykład. Może nie idealny, ale przemawiający do wyobraźni. Serek wiejski, bo ja lubię serki wiejskie. Serek wiejski kosztuje u mnie w Krakowie w sklepie 2 zł. Tymczasem gdzieś, a niech będzie, że w Szczecinie, sklep spożywczy dopłaca złotówkę do każdego serka. O z tego pudła. Bo dzień przed końcem terminu przydatności, nie? Więc, bo na przykład jutro utylizacja tego serka będzie ten sklep kosztowała złoty 50, więc bardziej mu się opłaca dzisiaj pozbyć go, dopłacając do niego tylko złotówkę. Co nie oznacza, że serki w Krakowie są warte minus 1 zł. Co więcej, nie oznacza to, że serki w Szczecinie są warte minus 1 zł. Co więcej, nie oznacza to, że wszystkie serki w tym szczecińskim sklepie są warte minus 1 zł. Minus 1 zł. Kosztuje tylko ta partia z felernym terminem przydatności. Pozostałe serki w tym sklepie wciąż są za 2 zł. Tymczasem w świat poszła wtedy informacja, że generalnie ceny cerków spadły do minus 1 zł. I to chciałem skorygować. Drugi błąd był chyba poważniejszy i tu muszę przeprosić wszystkich pośredników i graczy giełdowych, bo z tonu mojej wypowiedzi mogliście wywnioskować, że są zbędnymi ogniwami, spekulantami żerującymi jedynie na nas i nie są w istocie nikomu potrzebni. A to nie musi tak być. Grają, ponoszą ryzyko. Tak jak ten sklep w Szczecinie, który kupił te serki za złotówkę w hurtowni, chciał zarobić, sprzedawał za 2, mógł zarobić, ale akurat w tym przypadku poniósł ryzyko, no bo nie zdążył sprzedać przed końcem terminu przydatności. Tak mniej więcej. Przepraszam w każdym razie za te pomyłki. Jak to się mówi, ten się nie myli, kto, wiadomo, nic nie robi. Moi drodzy, to już koniec filmu. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczkach i takich tam przypomnieniach. Teraz to już naprawdę koniec. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.
Cześć. No i dajcie znać w komentarzach, czy udało mi się to wszystko w miarę klarownie wytłumaczyć i czy chcecie wiedzieć, dlaczego ja nie gram.